Stany Zjednoczone się troszeczkę zdenerwowały i Trump powiedział, że do Danii nie przyjedzie. Znalezienia poprawy jakości życia, dobrobytu, rozwoju gospodarki w Grenlandii, którą generalnie Dania finansuje. Te 57 tysięcy ludzi, których tam mieszka, w zasadzie są na zasiłkach, można powiedzieć, jakiejś pracy. No i Stany Zjednoczone powiedziały, że jeżeli macie taki kłopot ze sfinansowaniem tego i z opłacaniem, jeżeli chcecie się sprzedać Chińczykom, to może my kupimy. Czyli jest to kolejna odsłona rywalizacji amerykańsko-chińskiej. Tak, i oczywiście stało się to taką wodą na młyn antytrumpizmu i tych rozmaitych lewicowych ugrupowań, że Trump już chce kupować cały świat, że deweloper, że będzie budował sobie pola golfowe na lodowcu. Ale w rzeczywistości to chodzi o to samo, co zawsze, od 1946 roku, między innymi o nasze bezpieczeństwo tym razem. A Bartłomiej Radzieński z Nowej Konfederacji tłumaczy to w ten sposób, że Trump nieprzypadkowo to wrzucił na Twitterze, bo to za chwilę na Grenlandii ma się odbyć referendum, gdzie Grenlandczycy, tych 50 kilka tysięcy ludzi, ma zdecydować o tym, co dalej ze sobą zrobić, czy zostać z Danią, czy może utworzyć niezależne państwo, czy może sprzedać się, w cudzysłowie oczywiście, Amerykanom. I ten kurs na Amerykę może być dla Grenlandczyków atrakcyjny. Znaczy tak, Grenlandczycy właściwie się wypowiedzieli, że nie chcą, przynajmniej w sondażach opinii publicznej, być pod Stanami Zjednoczonymi. Gdzie im będzie lepiej, kiedy żyją na zapomogach z rządu duńskiego i bardzo dobrych. Ja myślę, że oni by się tam odłączali. Do czego by się przyłączali? Słyszałem, że alkoholizm jest duży na Grenlandii podobno. Tak, jest bardzo wysoki poziom alkoholizmu. Ale i opieka zdrowotna jest dobra, uzależnienie od państwa. A tak to musi być Obama Kentos. Także ja myślę, że jakby Dania tego nie finansowała, to no nie wiem, to musieliby się rzeczywiście prosić, żeby ktoś ich kupił. Tam kwestia oczywiście powstaje jakości życia. Populacja Grenlandii się kurczy. Prawdopodobnie dzisiaj to jest 57 tysięcy. Prawdopodobnie za 30 lat to będzie jakieś 30 tysięcy ludzi. Także my w ogóle nie mówimy o problemie ludzkim. My mówimy o wielkim kawałku lodu z obrzeżami. Który topnieje. Który jak wszystko gdzieś topnieje, bo mamy cykle klimatyczne. To nie wierzy pan w globalne ocieplenie spowodowane przez człowieka? Znaczy ja nie widziałem dowodów na to, że jest to spowodowane przez człowieka. Rzeczywiście następuje globalne ocieplenie, ta sama Grenlandia. Jak wiemy, tam trwały wykopaliska, gdzie odnaleziono szczątki mamutów i ludzi z czasach prehistorycznych, kiedy hulały tam zwierzęta, rosła puszcza i było ciepło. Wtedy żadna fabryka nie dymiła w okolicy, ani nawet my żeśmy nie kopali jeszcze węgla, także nie było podstaw do tego, żeby się ociepliło te 20 milionów lat temu. A jednak się ocieplało. Zmarzlina, która przyszła dość nagle, między innymi w wyniku wulkanu Tumba, czy jak on się tam nazywał, w Indonezji, który wyrzucił tak ogromne ilości pyłu, że mieliśmy okres zmarzliny i stąd te szczątki mamutów tam. Ale tam są też chyba inne bogactwa naturalne, no nie tylko... Tak, podobno jest bardzo bogaty teren, zasoby naturalne. Ja się zastanawiam, ile taka Grenlandia mogłaby kosztować, rząd wielkości, bo jak Amerykanie kupowali Alaskę, z tego co pamiętam, to było 7 milionów dolarów i melon, z tego co wiem, tak jest według anegdoty, i z jednej strony sprzedawał Polak i kupował Polak. Melon, co to znaczy? Melon, no po prostu melon, czyli arbuz, tak? Tak. Za 7 milionów dolarów i arbuza. To za ile teraz, można by było, jaki to jest rząd wielkości w ogóle, czy to jest do oszacowania? No, to jest kwestia porozumienia. Nie wiem, czy ktoś to szacował, bo nigdzie nie widziałem wyceny. W czasie tych rozmów w 1946 roku także nie było kwestii finansowej. No, pamiętajmy, że Dania to nie jest biedny kraj. Akurat pieniądze to nie jest coś, co do niczego jest najbardziej euro potrzebne, a może być wręcz szkodliwe. Ja mogę sobie wyobrazić, że gdyby Dania dostała taki ogromny zastrzyk, to mogłaby być pokiereszowana tym pieniędzmi jak Prusy po 1871 roku, kiedy zostały zbyt wiele pieniędzy i tak naprawdę banki nie mogły się potem z tego odkopać i pozbierać. Także dla Danii ogromny zastrzyk gotówki mógłby być problematyczny. Nie wierzy pan w globalne ocieplenie, a tymczasem lasy w Amazonii płoną. I co pan na to? Lasy w Amazonii są podpalane przez ludzi. Między innymi dla
dlatego, że Stany Zjednoczone bardzo rozwijają przemysł bionapęd, tak, tak to się nazywa, gdzie wykorzystuje się, są z jednej strony samochody elektryczne, a z drugiej strony domieszka biopaliw, do czego wykorzystuje się rośliny rzepakowe. I tak ogromne zapotrzebowanie na te rośliny i ogromne ceny, które wzrosły, spowodowało, że biedni rolnicy na co dzień bez pracy w Puszczy Amazońskiej starają się stworzyć jak najwięcej ziemi i możliwości, żeby uprawiać i sprzedawać to na biopaliwa, czyli ta wielka... Biznes, tereny pod uprawy. Tereny pod uprawy, ekologia, czyli ten głód oczyszczania środowiska spowodował, że ktoś gdzieś musi to uprawiać, tak? Znaczy to nie jest tak, że to samo gdzieś wyrośnie i znikąd się te uprawy wezmą. To jest jeden z powodów. Druga rzecz, która mnie zastanawia, że równocześnie mamy dwa pożary, tak? Bo rzeczywiście tajga, też 2000 hektarów się pali, a na Syberii pali się tak powierzchnia wielkości Belgii mniej więcej. W Afryce podobno. Jakoś nikogo to nie porusza, albo w każdym razie nie w takim stopniu. I nie słyszę, żeby premier Macron mówił, że wstrzyma czy wycofa się z porozumienia handlowego z Brazylią, czy w ogóle z całą Ameryką Południową, z wolnocłowego porozumienia, żeby teraz się chciało też wycofać z porozumienia z Rosją, jakiegokolwiek. Tak? Nie mówią tego Niemcy ani Francja. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, jeżeli rząd francuski wycenia potencjalne straty dla klimatu globalnego na 20%, no to już jest jakiś postęp, bo to prawdopodobnie można wycenić i spróbować zapewnić te fundusze Brazylii, żeby tym biednym chłopom, którzy nie mają z czego żyć, nie mają żadnych możliwości rozwoju i szans uprawiania własnej ziemi, zapłacić po prostu. Tak, a światu oddać płuca. Tak, jeżeli to jest tak nie. Oczywiście łatwo jest to mówić w krajach w Europie, gdzie swoje puszcze żeśmy wycięli już my i Francuzi również dawno temu. Teraz mówimy, że no my to już co innego, ale teraz wy to broń Boże, żebyście gdzieś tam niszczyli nasz klimat. Także z pewnym takim dystansem do tego podchodzę, tym bardziej, że jak mówię, większość, te wielkie zapotrzebowanie na nowe areały rolne wynikają z potrzeby uprawy roślin pod biopaliwa. Panie redaktorze, czeka nas kryzys, zaczyna się światowy kryzys ekonomiczny, gospodarczy, finansowy, bo coraz więcej dzwonków alarmowych na wszystkich kontynentach dzwoni. Trump odpala jakąś salwę w stronę Chin, wzywając amerykańskie firmy do natychmiastowego poszukania sobie innych rynków. To jest tweet, kolejny tweet Trumpa z piątku. Czy rzeczywiście tweet Trumpa niebezpiecznie? Kilka rzeczy się...